Chciałam zacząć z Wami film. W sensie mam nagrane to, co się działo wczoraj, więc to było. A teraz robię sobie makijaż, bo dzisiaj będę wychodziła z domu, gdzie ogólnie miałam nie wychodzić, ale no, życie, ale nie o tym. Chciałam powiedzieć, że po prostu wyglądałam tak koszmarnie, bez makijażu, że nie chciałam się pokazywać, bo nadeszły wspaniałe dni pod kreślające moją kobiecość. I po prostu ja nie czuję się aż tak fatalnie, jak fatalnie wyglądam dzisiaj. To jest niesamowite. Zazwyczaj jest odwrotnie. Właśnie czuję się źle. Wyglądam nie najgorzej. Wyglądam tak, jakbym przesadzała, że źle się czuję. A dzisiaj po prostu wyglądam okropnie. Okropnie. Okropnie miałam te siniaki pod oczami. Boże, strasznie. Była trup. Po prostu. Dobrze, że mamy te. Dobrze, że możemy być pudernicami, dlatego bardzo się cieszę, że mogłam w to wejść pełną gębą w makijaż. Nie, słuchajcie, bo to jest. Ja się śmieję, ale to prawda jest taka, że gdyby nie YouTube, gdyby nie internet i Instagram, ja naprawdę żyłabym w tym samym świecie świadomości kosmetycznej, w której żyłam no, jakieś 5 lat temu, no mniej więcej, nie? 5 lat temu dla mnie było osiągnięciem posiadania paletki Makeup Revolution, tej czekoladki. To był szczyt marzeń po prostu. A Sephora, a w ogóle, że Sephora, to w ogóle kiedyś o Sephorze to już słyszałam w technikum, ale wtedy wiedziałam, że tam są to znaczy po prostu bardzo, bardzo drogie kosmetyki i perfumy. Znaczy perfumy jeszcze wtedy tak, kosmetyków tam tak strasznie nie było, ale no, perfumy. I to jeszcze były takie stoiska, a nie sam sklep sam w sobie, tylko takie stoiska wystawione. No. Także no, to były inne czasy, zupełnie inne czasy. I świadomość kosmetyczna też była zupełnie inna. W ogóle widać to na wystawach kosmetycznych, w sensie wystawach, no tych standach kosmetycznych. O, że są w ogóle inne zapotrzebowania na kosmetyki, innej jakości i tak dalej, i tak dalej. No fajne jest to, że dziewczyny są bardziej świadome, co robią, co mogą lubić, czego nie mogą nie lubić, że mają wybór jakiś tam, dopasować, mogą sobie odcienie korektorów i podkładów. Super, nie? Ale powiem szczerze, że gdybym nie miała tej świadomości, to po pierwsze nie wydawałabym tyle kasy na te kosmetyki. To po pierwsze chyba i przede wszystkim. A po drugie, nie wiem. Nie wiem, czy nie byłoby mi lepiej. Bo wiecie, tak zawsze siedzisz i kurde, chciałabym to spróbować. Kurde, chciałabym to. Ale fajnie by było mieć to. A tak, gdybym nie była świadoma, to wiecie, tak. Mam swoje, robię swoje. A tak wiem, co jest lepsze, co jest gorsze. Z drugiej strony to jest właśnie fajne, bo mogę sobie kupić, sprawdzić kilka recenzji, chociaż natknęłam się na złe recenzje. W sensie niezgodne z prawdą. Słuchajcie, no niezgodne z prawdą. Nie będę mówiła, o którym kosmetykum myślę, ale no niestety taka jest prawda. No mi się w cholerę nie sprawdził i nie jestem zadowolona, że go mam. Na pewno go się pozbędę, ale to, co widzę na recenzjach innych pań, no to ja nie wiem, ja nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda, co one tam mówią. No ale to nic, dobra, kończę gadać, bo ja dzisiaj będę miała gościa. W ogóle zmieni się troszeczkę mój cykl dnia. Niestety, kawka. Zmieni się mój cykl dnia, bo będę miała gościa. Nie wiem na jak długo gość będzie, bo tego nie jestem w stanie na razie ustalić. I po prostu nie wiem, czy będę nagrywać. A jak będę nagrywać, to jak zwykle, wiecie, jak ktoś jest, to po cichu. Ale to się jeszcze okaże wszystko. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to wszystko się potoczy dalej, ale mam nadzieję, że będzie spoko. Trying to
stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I
never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby, I'll taste. Jak widzicie, zaczynamy holem ten film. Słuchajcie, ja wyjęłam to tak, jak w torbie było, także nie jest poukładane jakoś wybitnie, więc tak, kostka do toalety, normalna rzecz, schab. Wziąłam cztery porcje, patrzcie, żeby było na dwa dni. Super, nie? Fery, no, znaczy płyn do naczyń, na soczek dla młodego wzięłam grześki, bo można wygrać złoto. Nie wiem, czy w to wierzę, czy nie, ale fajnie by było wygrać, co nie? Więc schabowy, Boże, co ja mówię, schab na kanapki wzięłam, dlatego, bo ma dosyć długi termin przydatności, więc wiecie, ważne, że leży i ten, i w razie co jest w lodówce. Wędlinka taka na świeżo, co będziemy ją jeść na bieżąco, to jest z indyka, chlebek, twarożek na śniadanie, serek wiejski na jutro i śmietana. Także to jest jedna torba i zaraz będzie druga. Tak, i tu jest druga część, czyli dwa masła, bo były w promocji. Tu są cztery ćwiartki, nie ćwiartki, udka, które kosztują 11 zł. Dwie przekąski dla psa, jedna kosztuje, to kosztowało jakieś 8 coś z czymś, a to 16, po prostu ja pierdzielę, jakie ceny. Cukier, nie pamiętam, kiedy cukier kupowałam. Kawka Jakobs do mielenia, ser Gouda, jeszcze jedna wędlinka, która może leżeć, dwie gruszki sobie kupiłam, bo młody nie za bardzo, a ja mam ochotę na gruszkę, ogórek i dla mnie, i dla zwierzaków, bułeczka, trzy bułeczki dokładnie na śniadanie, takie wiecie, te jakby starodawne, takie poznańskie chyba one się nazywały kiedyś, mleczko dla młodego i soczki na 3 dni. Także na 3-4, bo tamten też będzie się liczył, więc tak to wygląda. I tak wyglądają zakupy. W tym jeszcze były dwie reklamówki i taka kwota, tyle zapłaciłam za zakupy. Także opłaca się, czy się nie opłaca? No wiecie, dwa obiady, jakby mięso na obiady kupiłam, to tylko zostaje kupić ziemniaki i no dobra, na 4 obiady. Więc tak jakby tylko chleb, ewentualnie woda do picia i co? Chleb, woda do picia i ziemniaki, i tak jakby prawie 5 dni jedzenia jest, nie? To jest w sumie za 200 zł sporo. No my z młodym tyle aż nie jemy, więc też nam to by starczyło, ale wiadomo, że zawsze się wyjdzie, jak po ziemniaki, to coś tam się dokupi i tak to właśnie bywa. No dobra, tak wyglądają moje zakupy. Słuchajcie, zamówienie dotarło do mnie, to nie jest nic wyjątkowego, to jest chemia do domu. Nawet nie do całego, to zaraz wam pokażę, o co chodzi i wytłumaczę. I tak wygląda moje zamówienie. To są trzy te perfumy do tkanin z Biedronki. U nas na mieście jest kilka Biedronek i jest bardzo trudno je znaleźć w sklepie. Ale za to na internecie, za większą ceną oczywiście, no żeby nie było, można je kupić w 3 pakach pojedynczo, a pojedynczo to już w ogóle są dużo, dużo droższe. Ale ten mi się bardzo podoba, więc ten sobie wzięłam razy 3. I do tego wzięłam, proszę, kupiłam taki, bo te ceny, co pokazują tych proszków naszych, to po prostu są jakieś kosmiczne, a na internecie nawet taką sensowną cenę znalazłam. I to jest niemiecki proszek, mam nadzieję, że będzie super, bo kiedyś pamiętam, te niemieckie proszki były naprawdę the best i 6 kg i on kosztował chyba 60 zł, także naprawdę super cena. Na trochę mi dostarczy, razem z tym płynem do płukania, znaczy no perfumem do płukania, na pewno mi się to sprawdzi, co mi, mam taką głęboką nadzieję. Thank you.
tak wyglądają placuszki i ogólnie już się jedzą, bo znikają z talerza. No i takie drugie śniadanko. A na obiad mam wczorajszy obiad, więc dlatego pozwoliłam sobie, tak wiecie, pogotować coś innego niż obiad. No po tej stronie są ewidentnie ładne, ale później jak już je odsączę tutaj i kładę na talerz, to mają takie, wiecie, skórkę taką zestarzałą. Ale jestem ciekawa, czy w środku są upieczone i jak smakują. Ogólnie tak wyglądają nasze bączusie. No tak, wiecie, tak sobie. I znalazłam, słuchajcie, w szafce taką moją kawusię z mokatę. Oj. I sobie zrobię i po prostu będzie można zjeść, spróbować pączusi. A młody chce miętową herbatkę, także ja szykuję i będzie deserek. Pokażę wam, jak te pączki wyglądają w środku. To są takie pączki jakby parzone. I one nawet tak smakują, jak takie parzone. W sensie one się jakoś tam nazywają. Z parzonego ciasta. I one bardzo, bardzo, bardzo dobre są. Takie mało słodkie w sumie. Fajnie, bo można je pruszyć cukrem pudrem. Albo nawet z drzemem. Wiecie, nie nagrałam zakończenia do filmu, więc nagram takie. Może głupie. Sami ocencie. Tak w ogóle chciałabym zaznaczyć. U nas pada śnieg. Znaczy, wiecie, on popada, później on znika i tak w kółko, ale ogólnie pada. A zakończenie to paczka, która przyszła do mnie z apteki. Słuchajcie, może się komuś to wydawać głupie, że nie poszłam do apteki, nie kupiłam, ale słuchajcie, znalazłam aptekę przez internet, która wysłała mi leki o połowę tańsze niż te, które w naszym mieście stacjonarnie bym dorwała, także naprawdę super. No i przy okazji wzięłam sobie paczkę 10-pak chusteczek, słuchajcie, za 5 zł, także bardzo, bardzo spoko deal. Słuchajcie, za 100 kupiłam 2 lipomale, APA Junior na przeziębienie, Vibovid uczeń, takie tabletki do ssania i spray do nosa. Słuchajcie, no po prostu dla mnie to jest szok. Za 100 tylko. I dwa syropy do tego, nie? Także spoko ceny. Nie wiem, no ja mieszkam w mieście turystycznym i to wszystko podbija ceny tego, co tutaj się znajduje. No dobra, takim akcentem kończę dzisiejszy filmik. No i tyle, no. Na razie.